Cześć, dzień dobry. Tour de France 2021, etap 20, jazda indywidualna na czas, która w przedwyścigowych zapowiedziach miała decydować o wszystkim, decydowała w zasadzie tylko o zwycięstwie etapowym. Wout van Aert zwycięzcą zapisuje ten wyścig jako bardzo udany, a poza tym mam dla Was kilka, mam nadzieję, ciekawych obserwacji. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Wielkiej Pętli. Tym razem, jak widzicie, znowu w plenerze, tym razem w Warszawie przed własnym wyścigiem jutrzejszym na Kazurze. Mimo wszystko znalazłem chwilę, żeby rzucić okiem, co tam się działo na czasówce, przede wszystkim bez żadnych dramatów. To też jest ważne, że no, nie było zbyt wielu przygód. Z tego co widziałem, to tylko Peo Bilbao szamotał się z własnym radiem. Natomiast utrzymał miejsce w klasyfikacji generalnej i w ogóle w klasyfikacji generalnej całkowite status quo. Była jedna niewiadoma, czy... a w zasadzie dwie. Jedna większa, druga mniejsza. Czy Ben O'Connor obroni się przed Keldermanem? I czy Mas obroni się przed Łucenką? Obu się to udało. Van Aert pojechał znakomicie. Tym razem właśnie czasowiec, tak, zawodnik, który specjalizuje się w jeździe na czas, wygrał etap. Nie tak jak tę pierwszą czasówkę, no ale trzeba wziąć poprawkę na to, że faworyci generalki ostatnie dni naprawdę tyrali w górach i mieli ciężkie dni. Zatem no fakt, że to nie Pogaczar wygrał, jest do przyjęcia, tak? To znaczy był spodziewany. Natomiast ciekawe jest to, że Pogaczara wyraźnie pokonał Vingegaard, który no tutaj naprawdę rósł na tym wyścigu w zasadzie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. No i szkoda, że dla drużyny Jumbo-Visma ten wyścig ułożył się tak, jak się ułożył, jeżeli chodzi o walkę w klasyfikacji generalnej, no bo gdyby nie Kraksa Roglicza, no to byłoby bliżej. Kto wie, może wtedy Pogaczar nie pojechałby tak bezkarnie w ten rajd przez Rome i Colombier. W każdym razie Vingegaard rewelacyjna czasówka. Pogaczar czasówka średnia. Ważne jest to, zawsze te takie końcowe czasówki, one są pewnym punktem odniesienia. Carapaz do Pogaczara stracił, Carapaz początek trzeciej dziesiątki, natomiast Carapaz do Pogaczara stracił nieco tylko ponad minutę. To jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Zatem no, szacun dla Ekwadorczyka, który sobie wbrew pozorom w jeździe na czas poradził. Tak jak mówię, O'Connor obronił się przed Keldermanem, to jest pewna niespodzianka, ale no, znakomita jazda i zarówno w górach, jak i teraz na czasówce bardzo, bardzo przyzwoicie. Zatem nie można mówić, że tutaj O'Connor wszedł do czołówki i zajął to czwarte miejsce tylko dzięki tej ucieczce na etapie do Tiń. No i jeszcze taka jedna obserwacja a propos Pogaczara. Może Pogaczar przeszarżował, bo Pogaczar pojechał... Warszawa pełna komarów, naprawdę jakaś plaga tutaj. Pogaczar, słuchajcie, moi drodzy, pojechał z jednym blatem, 58-zębowym i dość dużą kasetą. Taka dosyć ciekawe zestawienie. To w ogóle bardzo fajne udogodnienie w tym roku, jeżeli chodzi o obserwowanie i komentarz, bo no, realizator pokazywał przełożenia, na jak jeżdżą zawodnicy, więc Pogaczar wielki blat, jeden, duża kaseta. No a inni raczej dwa blaty, 56 i mniejsza tarcza, 42 na przykład. I niektórzy ciaśniejsza kaseta. Zatem no, teoretycznie większy blat to sprawniejszy napęd, natomiast większy przekos to mniej sprawny napęd, więc różnie to mogło być. A może po prostu testował, może to już był rodzaj testu na kolejne wyścigi, żeby sprawdzić, co może zrobić, no bo jednak w klasyfikacji generalnej Pogaczar sytuację miał dość pewną. No i co? No i teraz klasyfikacja generalna ustawiona. Pogaczar, Vingegaard, Carapaz. Natomiast teraz czekamy już na pola elizejskie i na to, co wydarzy się w kwestii zielonej koszulki. No i przede wszystkim Marka Cavendisha. Ale już pojawiają się żarciki, że Van Aert po wygraniu etapu górskiego z Momentu, po wygraniu czasówki,
pokusi się o napsucie krwi Cavendishowi. Warto pamiętać o tym, że wciąż obracamy się, jeżeli chodzi o zwycięzców etapowych, w tym samym gronie tych samych drużyn, no więc może ktoś, kto jest z niczym na tym turze, zaskoczy nas na polach elizejskich. Zatem dzisiaj tyle. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro późniejszym wieczorem. Cześć!